dostojny stary porcie, rzeko merci, żegnaj nam. Rok 2020 jest rokiem stulecia Szkoły Morskiej w Tczewie. We wtorek 14 czerwca odbyły się oficjalne obchody, które ze względu na pandemię koronawirusa miało nieco inny przebieg niż pierwotnie zakładali organizatorzy. O tym, że to właśnie Tczew jest kolebką morskiej uczelni, przypomniała m.in. specjalna wystawa przy dworcu PKP. Jesteśmy w przededniu setnej rocznicy podpisania rozkazu generała Józefa Leśniewskiego o powołaniu do funkcjonowania Szkoły Morskiej. Szkoły Morskiej, kolebki polskich oficerów i kapitanów marynarki handlowej, która powstała i funkcjonowała właśnie w Tczewie. I chcemy o tym bardzo ważnym fakcie, ponieważ dumni jesteśmy z tego, przypomnieć mieszkańcom Tczewa i turystom. I Tczew, i w ogóle całe Pomorze, tak, żyło tym, że wreszcie będą wyszkolone kadry dla budującej się gospodarki morskiej, bo dopiero dostęp do Bałtyku uzyskaliśmy właśnie w wyniku traktatu wersalskiego i trzeba było wyszkolić odpowiednie kadry i właśnie te kadry były szkolone w Tczewie. Po odzyskaniu niepodległości Polsce przyznano wybrzeże bez jakiegokolwiek większego portu morskiego. Zanim powstał port w Gdyni, adaptowano do celów związanych z żeglugą dawny port rzeczny w Tczewie. Podjęto również działania związane z utworzeniem placówki kształcącej kadry dla potrzeb floty handlowej i gospodarki morskiej. Doprowadziło to do powołania Szkoły Morskiej w Tczewie. Po prostu ci, którzy mają związek ze szkolnictwem morskim, a tym bardziej ci, którzy pracują w naszej uczelni, to wiedzą o tym, że kolebką tego szkolnictwa morskiego to była właśnie Szkoła Morska w Tczewie. Powstała w 1920 roku. No i ważny akt powołania tej szkoły podpisał 17 czerwca generał Józef Leśniewski. Także my wiemy doskonale, że nasze korzenie są właśnie w Tczewie. Pierwsza szkoła morska w Polsce po odzyskaniu niepodległości, dostępu do morza. A dzisiejsze stulecie to podsumowanie tego wszystkiego dla młodych pokoleń. 10 lat historii w Tczewie, następne w Gdyni. Dobra współpraca pomiędzy Uniwersytetem Morskim a naszymi władzami miasta i powiatu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Szkoda, że sytuacja związana z pandemią uniemożliwiła nam na szerokie spektrum tego wydarzenia, natomiast tego, co nie pokażemy w tym roku, pokażemy w roku przyszłym. To tutaj 100 lat temu wiceadmirał Kazimierz Poremski podpisał akt powołania Szkoły Morskiej z dwoma wydziałami, nawigacyjnym i mechanicznym. W 1921 roku Departament dla Spraw Morskich zakupił fregatę szkolną Lwów. Szkołę przeznaczono do kształcenia oficerów marynarki handlowej. Początkowo traktowano ją jako placówkę wojskową. Dyrektorem został mianowany komandor Antoni Garnuszewski. Na lekcjach historii, ale nie tylko, przy różnych okazjach, przy różnych okolicznościach, uroczystościach wspominamy zarówno historię Szkoły Morskiej, jak i historię naszego liceum, dlatego że nam bardzo zależy na tym, żeby mieli świadomość kontynuacji tradycji, żeby mieli to poczucie, że tutaj są korzenie Szkoły Morskiej. My w dalszym ciągu współpracujemy z Uniwersytetem Morskim. W ramach obchodów odsłonięto także tablicę poświęconą wykładowcom oraz absolwentom placówki. Wręczono odznaczenia oraz medale szkolnictwa morskiego, posadzono dąb Szkoły Morskiej na stulecie niepodległej oraz złożono kwiaty na grobie doktora Floriana Chłaski. W 1930 roku szkoła została przeniesiona do Gdyni, do nowych gmachów przy ulicy Morskiej, w których mieści się do dziś. Sam, lecz pamiętam, zawsze będę.